ABC Bezpieczeństwa na Drodze Młodego Kierowcy to konkurs, który po raz szósty zorganizowało Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego oraz Bełchatowskie Starostwo. Młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych rywalizuje w nim, rozwiązując testy zbliżone do tych na egzaminie na prawo jazdy. Jest to już szósta edycja konkursu, który organizujemy jako Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie. I tak nieskromnie powiem, że tutaj w regionie Ośrodka Egzaminowania Piotrkowskiego ten konkurs organizujemy tylko my w Bełchatowie. Radomsko, Opoczno czy Piotrków, no oni jakoś nie mogą się tutaj pozbierać. Myślę, że to brak organizacji, po prostu nikomu się nie chce. A my tutaj dla młodzieży jednak robimy taki konkurs i bardzo fajnie się to sprawdza. Propagowana jest w ten sposób wiedza o bezpieczeństwie i przepisach drogowych wśród przyszłych kierowców. Prawo jazdy to nie tylko możliwość jazdy samochodem, to duża odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za innych uczestników ruchu i ta edukacja to zwracanie uwagi na pewne aspekty, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest ważne, a że jest też przy okazji konkurs, są nagrody, jest rywalizacja, mogą się sprawdzić uczniowie z wiedzy o ruchu drogowym. To cieszy, my staramy się jak zawsze tego typu projekty wspierać, dlatego otwarci jesteśmy na kolejne edycje i będziemy to robili. Wygrała Sandra Domurat z pierwszego liceum ogólnokształcącego. O trudnościach samego testu mówi tak. Trudny nie był, tylko był, właśnie podchwytliwe były pytania, takie co wydawały się łatwe, okazywały się łatwe. No i wydało mi to, że już mam nauczone na egzamin ten pisemny. Nie muszę się uczyć, już mam wiedzę. Sandra otrzymała główną nagrodę, sfinansowany w 100% kurs prawa jazdy przez Autoszkołę Chyży oraz kamerę GoPro ufundowaną przez starostwo. Kurs organizujemy dla tej osoby z pierwszego miejsca za darmo. No, trudno tutaj narzekać, bardzo fajny prezent przy tych cenach kursu. Na pewno rodzice, sponsorzy domowi ucieszą się, że to dziecko nie musi wydawać tych pieniążków. Drugie miejsce wywalczył Jakub Sokołowski z drugiego LO, którego kurs na prawo jazdy w wysokości 75% sfinansuje Szkoła Kierowców Ekstern. Trzecie miejsce zajęła Natalia Natynia, również z drugiego LO, a czwarte Mateusz Szcześniak z zespołu szkół ponadgimnazjalnego w Kleszczowie. Nagrody za te miejsca ufundowały Autoprima i Topcar Kopka Kubica. Jest to 50% dofinansowania do kursu kategorii B.